Zdzisław Beksiński i rzeźby to temat stosunkowo nieznany. Rzeczywiście związki Beksińskiego i Wawelu to też trochę zagadka. Jak wiemy wszyscy, artysta studiował w Krakowie, lubił spacerować po mieście i udawał się również na wzgórze wawelskie. Zachowało się nawet trochę fotografii pokazujących artystę na tle wawelskich krużganków. Beksiński kojarzony jest głównie z fantastycznym malarstwem, rysunkiem, fotografią czy fotomontażami. Natomiast pod koniec lat 50. do połowy lat 60. skupił się właśnie na tworzeniu form przestrzennych. Eksperymentował z różnymi materiałami, z blachą, z drutem, tworzywami sztucznymi i powstawały półprzestrzenne formy, które z czasem wyewoluowały w kierunku rzeźb. W ogrodach prezentowane są głównie głowy, czaszkopodobne obłe formy, naznaczone wieloma otworami, niczym oczodołami, poprzecinane różnymi nacięciami, wydrążane, więc taka gra wypukłego i wklęsłego ma tutaj miejsce. Egzystują one w otoczeniu bujnej zieleni, ogrodu, który właściwie w czasie zmienia swój kształt, zmienia swoją kolorystykę i nasycenie. Głowy, rzeźby stanowią taki niepokojący element, który wchodzi bardzo mocno w interakcję z przestrzenią. Są to formy doskonałe. Beksiński w latach 60. tworzył je w gipsie, natomiast tutaj mamy okazję obserwować ich odlewy w brązie. Powołaliśmy do życia te formy w brązie, żeby je uczynić w pewien sposób nieśmiertelnymi. I tą opowieść Beksińskiego o przemijaniu, o lęku, o ludzkim cierpieniu, która przewijała się przez całą jego twórczość, pokazać w formie właśnie trwałych obiektów przestrzennych. Oprócz głów, rzeźb stosunkowo kameralnych, wielkości ludzkiej czaszki, prezentujemy też monumentalne rzeźby Hamleta i Macbetha. Są to rzeźby, które już w latach 60. powstawały w metalu. Artysta tworzył je z różnych materiałów, dosyć popularnych, jeżeli chodzi o ich przemysłowe zastosowanie. Były to blachy, były to druty, były to pręty zbrojeniowe i za pomocą cyny łączył je właśnie w takie figuralne rzeźby. Jego obecność jego rzeźb, form przestrzennych w ogrodach wawelskich, to rzeczywiście ciekawostka i myślę dobra okazja do obcowania z nieznanym dorobkiem twórczym Beksińskiego.